Hejka, hejka, witamy Was w nowym odcinku. Jestem Marta, Krzysiu i Mikołaj sobie tam właśnie chwilę temu zjadł butlę. Dzisiaj przechodzimy z tematem samochodu, ponieważ w tamtym tygodniu byliśmy u mechanika zdiagnozować, bo to jest taki mechanik, który zajmuje się stricte skrzyniami biegów. No mamy do niego parę dziesiąt kilometrów, więc trochę trasa była. Natomiast mechanik powiedział nam, że absolutnie nie ma... Co pan to robi? Że mamy autem nie jeździć, ponieważ skrzynia biegów może się w każdej chwili zablokować i wtedy koszt naprawy będzie jeszcze droższy. Ale to wam powiemy, wrócimy się jakby w czasie do tego, jak jechać. Witamy Was z samochodu. Słuchajcie, my jesteśmy pod warsztatem, który zajmuje się stricte skrzyniami biegów automatycznymi, więc zobaczymy, czego się dowiemy. Pan nas ma zdiagnozować, ma to potrwać pół godziny, jesteśmy całą ferajną, bo może potem jeszcze pojedziemy do IKEA, zobaczymy. Na razie w pierwszej kolejności chcemy zobaczyć, ile to potrwa. Krzyś zaraz pójdzie, zapyta się, czy nas pan od razu weźmie, żeby to zerknąć i zobaczyć. Dzisiaj jeszcze nie będzie jako takiej naprawy, tylko mają zerknąć, co tu jest, bo naprawy mogą się wahać od 300 zł do kilkunastu tysięcy. Wy tam wypisywaliście taką jedną część, która jest na pewno zepsuta, tutaj ją wypiszę, bo nie przypominam sobie, jak ona się nazywa. Niestety to nie jest ta część, ponieważ jak zadzwoniliśmy i powiedzieliśmy, zasugerowaliśmy, że to może być to, bo objawy są podobne, to pan nam powiedział, że w tym aucie, w Fordzie Kudze 2011 nie ma w ogóle tej części. Więc to nie jest to. Więc ta tańsza wersja za 4000 naprawa nie wchodzi aktualnie w grę. Prawda, Mikiś? Ja ubieram Mikiemu czapę. Tam sobie możemy usiąść w środku. Mhm. I mamy kluczyki dać. Aha, dobra. Poczekaj, ja muszę Mikołaja ogarnąć. To rozłóż wózek. Znaczy w sensie tylko dół. Dobrze, czapę mamy, Mikuś. Mama się też ubierze, bo się rozebrałam, bo to godzina jazdy była. My już wracamy, już jesteśmy po wycenie, po diagnozie, mamy czarno na białym, co jest nie tak, co się wydarzyło i co trzeba naprawić, i mamy też kosztorys. Kochanie, ile? 9700 za naprawę. Okazało się, że jednak to, co mówił nam wcześniejszy mechanik, że można tym autem jeździć, wcale nie jest prawdą. Ten nam powiedział, żeby lepiej autem jeździć delikatnie, jeżeli już bardzo musimy, na krótkie trasy, bo może się zablokować sprzęgło, tak? Tak. No i wtedy będą chocki klocki. Auto ma być naprawiane przez 2 tygodnie. Tyle dostaliśmy informacje, no kupa kasy. Ale stwierdziliśmy, tak teraz rozmawialiśmy, że lepiej będzie nam po prostu to naprawić i samemu sobie jeździć, niż sprzedawać po taniości mechanikowi i szukać nowego samochodu, bo ten mechanik dał nam gwarancję, że jak to naprawimy, to auto będzie jeździło i wszystko będzie ok, bo tam jest wszystko, jakieś tam części do wymiany, dużo tego wszystkiego, zresztą to nieważne. Najważniejsze jest to, że zdiagnozował, wie, co to jest i że to naprawi. Mieliśmy jechać do IKEA, nie jedziemy, co jest sprawą oczywistą. Mikołaj zasnął, chociaż dzisiejsza trasa jest taka dość ciężka dla nas wszystkich, ale nie zapeszam, więc jeszcze musimy tylko skoczyć do sklepu. Więc co? Jedziemy. Tyle. Na maka. Trzeba to zajeść. No. Tak, jedziemy to na maka. To niesprawiedliwość. A to nie jest ten niedobry mak? To nie jest ten mak, co powiedzieliśmy, że tu już więcej nie przyjedziemy? To jest ten, co jest... Nie, to w ogóle to było pod Warszawą, kochani, tamten mak. Na pewno? Tak. Tak, trzeba zajeść smutki. No, musimy jeszcze skoczyć do sklepu, żeby zrobić zakupy, żeby zaopatrzyć lodówkę na te 2 tygodnie jakieś tam około. 2 tygodnie bez wychodzenia z domu? 2 tygodnie bez wychodzenia z domu, tak. Zobaczymy, bo tutaj jest jeszcze kwestia... Chodź w Majtka. Skręć w prawo. Kurde, bo cały czas się wybijam z myśli, co chcę powiedzieć. To samo, co zawsze. Ale mówiłaś o jakiejś kawie. Zamiast coli kawę po prostu białą. Działam na niego. Kurde, obudziłam dziecko. Kochanie, okienko. O, dobra. Dziękuję.
Dojechaliśmy do domu, robimy kawę. Powiem wam, to był strasznie głupi pomysł jechać na tego McDonalda. Zdecydowanie lepiej się czuję z tą dietą, którą jemy w domu, bo mi się cały czas przelewa w żołądku. Nie wiem jak tobie, Krzyś. Też, a kawa była taka, że zrobiłam dwa łyki i mam jedno wielkie, wyglądam jak jedno wielkie wzdęcie, także robimy kawę swoją, bo właściwie ją wylałam, bo ta biała kawa to taka jakoś, nie wiem, nie pasuje mi. Chce nam się tak spać, bo dzisiaj wstaliśmy o 4 rano, bo Mikołaj zrobił pobudkę, tak? Zrobił wcześniej pobudkę, zjadł mleko, poszedł spać, a my poszliśmy do roboty. I teraz najchętniej bym to odespała, ale Mikołaj się wyspał w samochodzie, więc... Pospane, jednym słowem, więc dokończymy to, co mamy i może na jego drugiej drzemce zrobimy sobie też taką siestę i drzemkę w domu. Mój mężu robi najlepszą kawę ever. No i co chcesz podsumować ten temat? Nie ma co podsumowywać. W przyszłym tygodniu będziemy naprawiać samochód, a za 3 tygodnie będziemy go mieć. No. Zmęczony jestem. Też jestem taka zmęczona, także tym... Odpoczywajcie za nas też. To ktoś tu jest ultra wyspany. Taki byłem dożarty w samochodzie, jak jechaliśmy do. Jeszcze żeśmy wyjechali dopiero co z Bielska. Słuchajcie, i zastanawialiśmy się, czy to był dobry pomysł, żeby jechać całą ferajną. Bo Mikołaj zrobił taki alarm w samochodzie, że nic mu nie pasowało. A teraz zadowolony śmiga tam i będzie sobie gaworzył, tak? Zostanie zaraz butle, my wypijemy kawę, rozwalimy się na chwilę i idziemy do pracy, rodacy. Mamy nadzieję, że u was wszystko gra i wszystko w porządku i wasze oszczędności są bezpieczne. I nie będą musiały zostać wydane na poboczne cele, na które nie miały zostać wydawane. Więc skoro już wszystko wiecie, jak to wygląda, to może być też istotna informacja dla tych, którzy mają podobny problem z samochodem. No i dzisiaj będziemy dzwonić po lawetę, ponieważ samochód musi jechać na lawetę. Nie będziemy nim robić takiej trasy i ryzykować, że coś się stanie i się jeszcze popsuje bardziej, bo koszt naprawy prawie 10 tysięcy zł to już jest ogrom pieniędzy, a gdyby miał być jeszcze eskalowany wyżej, to już w ogóle słaba sprawa. I będziemy dzwonić do naszego ubezpieczyciela. Mamy takie ubezpieczenie, które jest szerokie, bo nasze doświadczenia przy poprzednich samochodach nas nauczyły, że jednak lepiej to ubezpieczenie mieć dobre i tą lawetę mamy właśnie w ubezpieczeniu. Plus mamy mieć auto zastępcze na 10 dni bodajże, więc prawie to będzie czas, gdzie mechanik będzie naprawiał ten samochód. Mam nadzieję, że to się uda dzisiaj załatwić i nam podstawią ten samochód po prostu pod dom. Także zobaczymy, dzwonimy, no i gdzie mam telefon? Mikołaj, gdzie jest telefon? A ty co tutaj? Co tutaj się tam krycimy? Co to? Co? Jak to się tam tutaj wkręciło się te wszystkie rzeczy? Dzwoni mama. Pozwolisz mamie zadzwonić? Patrz, telefon znalazłam. Ty się tutaj pobawisz, ja sobie usiądę i będziemy dzwonić, tak? To jeden heavy metal, ale chociaż pogoda na zewnątrz bardzo ładna i nastraja pozytywnie. Jeszcze w ogóle byłam dzisiaj z Daleniem u weterynarza. Wracam od weterynarza i chyba pojadę z nią jeszcze raz, bo wyszło coś całkowicie innego i nie wiem, czy to jest jakaś alergia na to, co tam weterynarz robił, jakiś efekt uboczny, czy nie. Więc prawdopodobnie pojadę jeszcze raz. O, cześć. Cześć. O Jezus, mama się tak nie zegnie. O, jogę mama musi zacząć uprawiać. No jogę, żeby tak dorównać temu mojemu synowi. Temu synowi. Tu masz wodę jak chcesz. To jakby sobie miał sam wziąć. Patrz, woda. Patrz. Powodzenia pod górkę. No tak zrobi 2 łyki, 3 łyki i dość. No właśnie, to już jest dość. Gdzie tu jest ten telefon? Nie ma tutaj numeru telefonu. Jest od kiedy do kiedy? Numer policji, ale nie mam telefonu. No ci pomóż? Teraz daj mi jeszcze czas.
zgłaszanie szkód, centrum alarmowe asystans. To alarmowy asystans? No. Mikołaj ma dzwoni, ważny telefon wykonuje. Od tego zależy nasza mobilność bądź jej brak. Przez najbliższe 2 tygodnie. Tak, bo tyle ma trwać naprawa w ogóle. Że w trosce o bezpieczeństwo i jakość świadczonych usług rozmowy mogą być rejestrowane. Dzień dobry, z tej strony Marta Tomaszewska. Ja chciałam zamówić lawetę, ponieważ musimy dostarczyć samochód do mechanika, a nie jesteśmy w stanie nim dojechać. Auto szarpie, nie jestem w stanie nim po prostu jechać. Dzwoniłam do mechanika, on powiedział, że absolutnie, żeby nie jechać nim taki kawał drogi właściwie, bo skrzynia może całkowicie odmówić posłuszeństwa i wtedy naprawa będzie jeszcze droższa niż jest aktualnie. W takim razie bardzo panu dziękuję za informację. No to czekamy. Kocham to ubezpieczenie. Jeszcze jak dostaniemy to auto, to będziemy w ogóle. Ja muszę iść do auta, powyciągać wszystkie rzeczy. No tak, Boże, żeby tak, bo nic nie jest powyciągane. Muszę to wszystko tam opróżnić, więc lecę. Krzyś tam sprząta. Ziu. My jeździmy, tak, bo Mikołaj musi jeździć. Zimno dzisiaj jest okropnie, powiem wam. Ale przynajmniej się przewietrzymy, dotlenimy, prawda Mikuś? O, dzwoni chyba do mnie ten. Tak. I tam jest taki przystanek, dość spory zajazd dla autobusów, więc tam byśmy się po prostu umówili. Samo auto, mechanik wie co i jak, więc i w jakim czasie można się spodziewać? Dobra, super, okej. Okay. Dziękuję ślicznie, do zobaczenia. Było pociedzenie. O! Znalazłam! To jest grzech od 4 miesiące szukałam. Musieliśmy wyjąć fotelik, bo potem do auta zastępczego będziemy musieli wsadzić. O ile będzie ISOFIX, no ale jak coś to fotelik też można montować pasem, więc nie ma problemu. Natomiast lepiej i bezpieczniej i wygodniej jest właśnie ten ISOFIX posiadać. Normalnie my każdy samochód musimy przewieźć na lawecie, bo no tak lubimy po prostu im czasami takie agro w czasy robić. Wszystko mamy spakowane, więc za pół godzinki będzie laweta i zabierze nam samochód. Bardzo z tego ubolewam, ale no cóż. No ale dobrze, że wiesz, jak tam dojedzie, musisz się zapytać, kiedy dojedzie, no. Aby zadzwonić. Tak. Czy nam ktoś poinformuje, że auto dostarczył, czy aha, musimy tam zadzwonić do warsztatu, no nie, żeby no, to auto zastępcze mieć. Jestem też ciekawa, czy nam podstawią auto zastępcze tutaj, no nie, pod dom, czy będziemy musieli gdzieś po niej jechać, bo to tutaj teraz nie ma tak problemu, bo jesteśmy w domu, ale tak jak na przykład nam zaniemógł samochód, tylko nie mieliśmy wtedy auta zastępczego, ale pod Ikeą w Katowicach na lawecie wracał, no nie, więc zobaczymy jak to będzie, skąd. Ale to nie ten, tylko inny. Nie, to gofer nasz kochany po prostu, który po prostu uwielbiał jeździć na lawetach. Z nadmorza na lawecie, tutaj na lawecie, cały czas na lawecie. Pół życia spędził na lawecie ten samochód. Ale i tak go lubiliśmy. Tyle wspomnień. Boże, jak jest zimno na polu. Niewiarygodnie zimno. Nie wyciągaliśmy Mikołaja tam. Tu ma rewelacyjne to jest w tym. No, to jest takie cieplutkie. Och, jest cieplutki. Ty w ogóle nie poczułeś, jest mróz na polu, chłopaku. On nie musi spać chce. Widzę. Ale dziwne, bo jest dopiero 12, a on zasypia gdzieś koło drugiej. No ale on prawie zasnął w wózku. No bo w wózku się fajnie śpi, nie? Cieplutko. W ogóle generalnie to muszę zacząć Mikołaja nosić na drugiej ręce, bo mnie boli kręgosłup. Już mnie boli kręgosłup. Trzeba to posprzątać, bo tu są wszędzie zabawki. Nie, Mikołaj? Mikołaj, posprzątaj zabawki. Nasrać na środku. Mikołaj? On się zapatrzył na butelkę. O, widzi butlę. On by się napił. Chcesz się napić? Tak mi się wydaje. Mikołaj? Tego naszego dzinarka. Czekamy na lawetę, czekamy aż odwiezie. Dalenios, jak się czujesz? Teraz trzeba sprawdzić Daleniosę. Daleniosa jedzie do weterynarza. Ale jak dostaniemy auto zastępcze?
Wracając do tematu tych kocy i tego wszystkiego, mamy to przygotowane, będziemy czekać, aż dostaniemy samochód i wtedy z tym pojedziemy, weźmiemy też Dalię, ja to zawiozę, albo Krzyś pojedzie z Dalią i to zawiezie, żeby nie brać Mikołaja, chyba że będzie Isowis, to od razu możemy jechać, tak? Byś pojechał gdzieś? Mikołaj ma najwięcej gadania, jak go karmię. Jezus Maria. Wczoraj musiałam karmić go w fartuchu, bo bym była, a on był bez bluzki, bo wszystko było wszędzie. Nie? Śmiech.